Witajcie moi drodzy, wracamy do naszego sezonu turystycznego od razu. Kontynuujemy rozbudowę dóbr i usług dla turystów. Teraz nam się widzę poprawiło zaopatrzenie znacznie, bardzo fajnie. Tylko w tej knajpie się jeszcze homary nie robią. Pamiętam, że mieliśmy cytrusy właśnie. Ogarnąć cytrusy, tytoń już się zbiera. Homary i cytrusy. Gdzie te cytrusy można posadzić moi drodzy? Oto jest pytanie. Czemu czy w tym sadzie? Sad to multifabryka, a czy w katalogu trzeba odblokować, jak rozumiem, pomarańcze, tak? No dobrze, spróbujmy jakoś to ogarnąć. Bez żadnych poradników, samouczków i patrzenia do internetu. Zobaczymy przy okazji, jak intuicyjny jest to dodatek, prawda? To też jest ważne. Ale fajne sady są, zobaczcie, jakie fajne kolory mają. Dodają fajnych kolorów właśnie tutaj na wyspie. Podoba mi się to bardzo. Więcej dżemu, tak jest. Jak mamy odblokować sobie teraz? Czy to się da zrobić w pozycji menu, moi drodzy? Na przykład... Cytrusy. Tak. ...1250 turystów należy mieć. Dobra, czyli musimy to serwować co innego, proszę państwa. Innymi słowy, będziemy serwować co innego. I tyle. Niech mają. Ulepszmy magazyny przy wszystkich naszych hotelach. Proponuję od razu. Tutaj gdzieś mają magazyn, prawda? Tutaj się ma świetna sprawa. Czy ich przybywa? Czy ich jeszcze przybywa, proszę państwa? Jeszcze 20 potrzebujemy do odblokowania. Haha, już chyba nie przybywa, musimy czwarty hotel postawić. A nie, jest szansa, proszę państwa. To poczekajmy, może nam już wystarczy z trzech hoteli, żeby nie komplikować tego zbytnio i nie dokładać za dużo, bo to będzie utrudniało sprawę, zamiast ją ułatwiać, proszę państwa. Proponuję tak do tego podejść. Na luziku totalnym. Bardzo fajnie. Zamknijmy to. W sumie nie, bo potrzebuję widzieć, kiedy stuknie nam ich... 550, 541, poczekajmy te 9 jeszcze, tych 9. 8, 7, no szybciej. Bardzo się cieszymy z tego powodu, ale mamy inne zdania. Będziemy mogli wtedy cytrusy sadzić. A nie, kawiarnię będziemy mogli. Kawę mamy tu dość kawy, bo przecież tych zaawansowanych pieców do kawy mamy niebotyczną ilość zblokowaną, prawda? Prądu zabrakło? Czy tu nie ma elektrowni, czy mi się wydaje? Czy brakuje ropy? Bo to też jest realne i możliwe. Tak, chyba brakuje ropy. Będzie nam potrzebna w sumie elektrownia tam. Myślę, że pociągniemy tu sieć po prostu. Obok magazynu. Nawet zamienimy magazyn z elektrownią. A nie, nie możemy, bo tu muszą tory tędy przebiegać. Dobra, rzućmy ją sobie tu. Pociągnijmy tory. Mam nadzieję, że wystarczy nam ropy, proszę państwa, w tej chwili. Dobra, jest elektrownia. Teraz tylko czekać, aż dojedzie. No właśnie, możemy mnóstwo kawy doprodukować z naszych zaawansowanych pieców do kawy. Które to oto posiadamy tu, ale potrzebują prądu. Potrzebują prądu, na który to nadal czekamy. Postawmy turystom kawiarnię w takim razie, już odblokowana została. A, tu też są przepisy, no proszę. Coś takiego. A to ci zagwozdka dopiero. Oj, to będzie bardziej skomplikowane niż się wydawało, proszę państwa. Ja myślałem sobie, w 10 odcinków to skończymy, ale nie wydaje mi się teraz. Nie wydaje mi się. Jakiś przepis musimy stworzyć. Na pączki, nie? Przepis. Dżem. Uj, to jest. I mąka. Chyba nawet tu powstaje mąka. Więc wszystko mamy, jeśli się nie mylę. Nawet magazyny są pełne, zobaczcie. Świetnie. To tutaj się wszystko zaraz zrobi. Pączki same się będą smażyć, dosłownie. Przybywa nam klientów. Musimy wszędzie cukiernię dostawić, jak mnie ma. Przepraszam, kawiarnię, nie cukiernię. Tak. W sumie takie dystrykty fajne są. Podoba mi się to, jak to wygląda w tej chwili. Nie wiem, czy będziemy to zmieniać, moi drodzy. Wiadomo, fajnie jakby ogrody były i tak dalej, ale nie jestem projektantem, jak już wiecie. Średnio mi to wychodzi. Robienie czegoś ładnie, więc zrobimy coś po prostu.
Może odwrócimy rewia, żeby było. O, troszkę ciekawy. Cieszę się, pani smakują pączki. Na te pączki całuję rączki, ale proszę nie zamawiać zupy. Pozdro dla kumatych, dobra, żartuję. Co my tu mamy? Kawiarnie. Oczywiście, pączki, nie trzeba należeć pączku próbowo. Kawiarnia podobna do restauracji w sumie. Projektanci się wysilili przy tym równie co ja przy projektowaniu ogrodów, widzę. Zobaczmy. Nie no, fajne jest, fajne, takie klimatyczne bardzo. Kojarzy mi się z Mikołajkami Mazurami, takie klimaty. Dobra. Cyk. Jakoś to wygląda. Mamy turystkę odebrać. Oj, byłoby fajnie. Imagine how his buttery pastries could enrich your cafe. Mógłby mi właśnie załatwić to. Ale ich przybywa teraz, zobaczcie, nie nadążam po prostu. Bary. Barze też będą przepisy, jak nie mam, zgadłem? Oni chcą wszystko pojeść na pewno. No, odebrałem go. A mam popłynąć tam, tak? Rozumiem. Popłyń zakłada użycie statku. Wyrzuć czekoladę. Nie kradnij. Chodź tam. I popłyń. I odbierz. A my zobaczymy, jak tam zasoby. Czy coś spada nawet na szyję bardzo? Kiełbaski. Uj. Uj, zwłaszcza mnie interesuje. Mydło jest spoko. Mydło jest raczej spoko. Ale coś też ubywa go. Niestety ujarni, bo będzie problem z tym. Wolę je wytwarzać na innych wyspach i dostarczać, jak państwo wiecie. Coś przydałoby się mydła trochę przerzucić. Może użyjemy tych statków. Czy potrzeba kolejnych okrętów? Zobaczmy. No nie, nie potrzeba. Zaraz będzie jeden wolny w zasadzie. Tak. Okej, okay, już płynę za nią. A w międzyczasie przydałby nam się okręt, proszę państwa. Kolejny okręt, kolejne obowiązki. Stocznia. Dajemy kolejny. 6 slotów ładowy, 6 slotów. Dajmy światowej klasy jednostki. Stać nas. Kto bogatemu zabroni, mam mnóstwo dochodu. Ach. Maślany, ty masz oczy, widzę. Daleko do ogrodu, tak? I do zoo. No trudno. Przykro mi. Nie będę wam hoteli dookoła budował, bo wiadomo. A w nowym świecie jest sad, zobaczcie, tak jak myślałem. Maść kamforowa, olej kokosowy, cynamon, cytrus. No to sporo zabawy przed nami. Możemy od razu więcej statków wyprodukować, jak państwo się domyślacie. Nie tankowce. Zróbmy ich 5 na razie. Mam nadzieję, wystarczy 5 statków. Mam nadzieję, że 5 statków wystarczy, proszę państwa. Żeby pokryć nasze zapotrzebowanie. Jak tam Jemik? Robi się tu... Ojej, urywałem sobie stocznię. Czy mamy dość dżemu? Jemik idzie na plus 1. Można by jeszcze jeden wystawić. Co tu się stało? No nie, bez jaj. Rozwaliłeś coś? Nie mamy chyba statku tu luźnego, co? Żadnego. Ale mamy. Zobacz. Krążowniki. Stal do Dąbrowy jest potrzebna pilnie. Bo nam się tu rozwali gospodarka całkiem. Ciekawe, czy jest w ogóle. Jest niby. Stal do Dąbrowy. Co jeszcze się spaliło? Tak, koniecznie, bo to stacja paliwowa. Bez tego leżymy, tak powiem. Co to wybuchło? Stacja paliw musiała wybuchnąć, słuchajcie. Świetnie, zapraszamy. Zapraszamy, a my w międzyczasie sobie zaczniemy więcej sadu. Zdecydowanie używać. Tu jeszcze nie braliśmy dżemiku. Tak. Nie, Kahina, spadaj, nie będziemy nic robić dla ciebie. Dobrze sobie miejsca w Crownfall zostawiliśmy trochę, zobaczcie, bo trzeba jednak liczyć ogrom, moi drodzy, miejsca na te sady.
Trochę przypominają system działania z Anno 1400. Tam też podobnie działały one. Na podobnej zasadzie funkcjonowały, to chciałem powiedzieć w zasadzie. Cyk. A nawet dalej. Tu się ciepniemy. I teraz tak. Dobra. No i co? Mamy to. Tak na poczet przyszłości ja ustawiam te sady. Dobra, niech sobie tak to ładnie wygląda i będzie na razie. Fajnie. Podoba mi się. Nie musi być tak pod linijkę, bo ten to też bardzo oryginalności dodaje naszym lokacjom. Przyznajmy, tutaj sobie damy związek zawodowy, co by nam boostował sady, jakby co. Niech stoi na razie. Dobra, tu jeszcze mamy ogrom przestrzeni do wykorzystania. Mam nadzieję, że skorzystamy sobie z tego niedługo. I 66 poziom profilu, proszę Państwa. Może ta atrakcyjna zoo jest za mała, proszę Państwa. Może to się da podnieść jeszcze. Jak Państwo sądzą? Może to się da jeszcze polepszyć. No dobra, spróbujmy. Co nam leci jeszcze nawet na szyję? Kawa, kawy zawsze brak. A to niedobrze, bo zaraz tu będą braki takie poważne. Więcej pieców do kawy w takim razie. Tak, zanim zapomnę. Pamiętacie, jak z tym klikactwem były problemy zawsze w Anno? Żeby stal tu wrzucić, już dopływa, idealne wyczucie czasu. Załadujmy tą stal i wtedy będę spokojny. Nie wiem, czemu statki się renderują w 30 klatkach, kiedy mi pokazywaliście w FPS-u, że mam 60 klatek. Jak widzicie po ikonkach, po animacjach jest dość płynnie. To po prostu... wrażenie spowolnienia. Przez to, że statki są w 30 klatkach wyłącznie generowane. Dobra, gdzie są materiały budowlane? Po prostu mi pokaż i zabierz tą stal. Zabierz wszystko w zasadzie do Dąbrowy i nie marudź. Świetnie. I w Dąbrowie też w zasadzie możesz kupno stali, no właśnie, na maksa ustawić. Płyń tam. Ty tam płyń, a ja sobie ogarnę to, co chciałem. Pieco do kawy miałem dostawić, tak jest. Użyjmy ich więcej. Zaraz tu dostawię jeszcze jedną rzecz, proszę Państwa, mianowicie dostawię tu drogi. A te wybrukujemy sobie, proszę. I tak, moduły ZO też pamiętam. Tym razem pamiętam wyjątkowo. Pomału chyba wracam na tory, hehe. Taki żart, na odpowiednie tory przygrzewano. Suchary jak zawsze trzymają się mnie, jak Państwo słyszą. Niestety. A może niestety. No to by było. Dobra. Okej. Okay. Znowu coś zepsułeś. No dobra. To i tak za mało kawy, ale co pocznę? Więcej dostawimy sobie tych rosterów, prawda? Tu jeszcze dwa bym dał i wtedy magazyn gdzieś z tyłu i będzie ok. Co Państwo o tym sądzą? Tak jest. Już je tu. Dobra. Drogę połączymy, a magazyn damy tu. Tak. Wybory. Dobra. Niekoniecznie. Może lepiej tu. Tam ci będzie dobrze. O, tak jest. Tu ci będzie dobrze. Cyk. Ile jeszcze mamy pozwoleń? Raz. Dwa. Trzy. Brundu nam nie starczy. No dobrze. Znaczy nie dobrze, ale coś zrobię za chwilę. Co zniweluje straty z tego tytułu. Tutaj nie chciał, żeby właśnie do uniwersytetu przylegało. O właśnie, oddzielona była ta dzielnica troszkę. No i dobra, zapełnia nam się miejsce w Grand Falls także pomalutku. Coś taka wściekła. Pracuj. No, kawa przybywa wreszcie. Wreszcie mamy kawę, proszę Państwa. Na 200% wydajności lecimy. Bardzo fajnie.
Jeszcze chyba chyba zabraliśmy to, czy nie? Tak. Czyli bar już odblokowaliśmy, jak nie ma. Tak czy nie? Statki proszę wodować tutaj. A jednak budujemy tamten. No właśnie mieliśmy nie budować tego okrętu. Dobra. Tak, teraz stal w Nowym Świecie, pamiętam, i moduły zo. Wszystko pamiętam, proszę nie martw. Na razie staram gospodarkę tutaj, ekonomia, żeby nie stanęła. Fajnie. I wracaj tam piratów pilnować. Dobra, teraz tu, do Kramfos. Piraci tam też trzymają nieźle. To ciekawe, zapisał się obraz tam, gdzie ostatnio byłem. Bardzo przydatna funkcja, nie było tego wcześniej. Wracając do zoo i do modułów. Podnieśmy troszkę atrakcyjność samego zoo, co by się nie czepiali nas. Tylko musimy chyba trochę ścieżkę rozbudować, bez tego będzie lipa, widzę. Z tego będzie lipa. To nie musi być tak symetryczne jak wtedy. Można troszkę popuścić wreszcie wodze fantazji, co by się zmieściły. Zróbmy taki las po prostu, trzeba się go otoczyć czymś. Po co im jeszcze kwiaty w zatnie zakład botaniczny? Mało mają atrakcji? Marudy jedna. No i próbujemy moduły teraz same, moi drodzy. Raz sierpem, raz młotem. No właśnie, tak to ciekawie zrobię. Ja uważam to ciekawe. Pytanie, czy starczy, czy zamknie się w osi symetrii, moje ulubione, jak państwo pamiętają. Jakoś się zamknie. No to podnieśmy atrakcyjność troszkę. Chociaż trochę. Więcej okazów sobie wyhodujemy za chwilę, wynajdziemy dokładnie. No i co, tu bym podało podobnie uczynić. Mianowicie najpierw ścieżkę. A wtedy już sobie tu upchamy wszystko. Mało ciekawa jakby struktura tego zoo, wiem, mam, zdaję sobie sprawę z tego, ale nie jestem tak mówiąc designerem. Nie umiem tego ładnie zrobić. Niestety nie mam takich zdolności. Ale gdyby ktoś z państwa miał ochotę przeprojektować, to zapraszam. Chociaż wizualnie niech to robi wrażenie, że jest profesjonalnie poprowadzone. Tłumy w zoo, proszę państwa. To na pewno. Czekając na statki, na nowe łańcuchy produkcyjne. I na to, jak w pączku się nażrą, to my sobie tu dobudujemy wszystko. Zobaczymy, czy to podniesie atrakcyjnie. Jeżeli nie, to daremny był mój trud i nasz, żeby tu złubać czy co. To się zaraz okaże, proszę państwa. Dobra. Cyk. A jak tam państwo miałem wakacje? Napiszcie, gdzie byliście, czy już byliście, czy jeszcze nie, czy się wybieracie gdzieś. Jak sobie radzicie z ograniczeniami, jakie pandemia wymusiła. Już chyba nie są tak odczuwalne skutki. Chyba nie. No i co? Postawimy parę zwierzaczków. Niech mają. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby atrakcyjność podnieść na wyspie. Punkty wpływu lecą jak szalone, to na pewno. Mam nadzieję, że wystarczy. Udało mi się zwolnić trochę w tak zwanym międzyczasie i podnieść kilka rezydencji inwestorów. To było między nagraniami serii jednej o drugiej. Mam nadzieję, teraz wystarczy już wszystkiego. No i co, bardzo się podniosła atrakcyjność? Chyba nie bardzo. Nie wydaje mi się. Dalej coś mi się nie podoba. Czyli musi być bardziej atrakcyjnie. Czyli jakby lepsze gatunki byście chcieli oglądać, rozumiem. To trzeba wynaleźć co innego, proszę państwa. Nie podobają mi się pelikany, bociany, onyksy i meduzy. Trudno, zrobimy co innego. Wynajdę sobie zwierzątka, mam nadzieję, że się uda ta sztuka. Na razie się ich pozbądźmy, tego co mamy. Chociaż legendarnych nie warto się pozbywać, ale już słowo się rzekło, więc niech będzie. Gdzie jest instytut badawczy? Nie pamiętam, tu.
This is the research. It might be good to keep the building running. Widzę, że brak elektryczności. Co ja wam pocznę, nieboże stworzenia wy. Dobra, musimy zapewnić sobie więcej ropy, proszę państwa. Gdzie mamy więcej ropy? Zobaczmy. Gdzie nam się zbiera ropa? Dlaczego jest jej za mało ciągle? To się w naftoporcie sprawdzało, prawda? No oczywiście, że tak. A gdzie takowy tu istnieje? Uwaga, gdzieś istnieje, bo są... Jest cała infrastruktura przecież. Dobra. Tankowiec jeden stąd musimy pływać, to na pewno. Do Crown Falls. Dobra. Zaczyna nam brakować prądu, proszę państwa. I to mnie... To wszystko powstrzymuje. Nie tylko to. Wykolei nam się zaraz gospodarka, obawiam się. Ale wolno te okręty się tworzą. Musimy najpierw tankowce zbudować, proszę państwa. I więcej ropy tu dostarczać. Za trzy zróbmy, no. Żeby był spokój. Jak tam zaspokajanie potrzeb gagatków? Szczęśliwi, no to fajny. Wystawa światowa jest, to czego chcecie więcej? Fajnie. Będziesz czekał na lepsze czasy. Tutaj sobie zaparkuj. Zadokuj, czy cokolwiek robią statki. Zacumuj, o właśnie, dziękuję, przypomniało mi się. Musisz poczekać ze swoją bombardą, niestety. Fajnie, czekamy. Czekamy, wszystko tutaj się produkuje, gotuje cały czas, bardzo fajnie. Nie wybraliśmy co w kawiarni, ma być pączki, no pewnie. Pani też pączki miała robić. Póki co tak. Potem zmienimy te przepisy oczywiście, jak przybędzie nam gagatku. Jakie znowu ruiny, panie, są dobre rzeczy. Co to za rewolucja? Policję na ulicę proszę prowadzić. Tendencja, że turyści ubywają niestety. Ale to nie jest siła robocza. Czemu ich siłą roboczą nazywa gra? Za mało klientów? No nie mówcie, jeszcze ten hotel muszę dostawić, bo już nie mam gdzie ich ulokować, że tak powiem. Ale to tak serio, nie mamy się gdzie ulokować, słuchajcie. Musimy tu kolejny hotel postawić, jak nic. Czy tu? Tu by było fajnie, na takiej wyspie, malowniczo. Tak zrobimy. Tak zrobimy, moi drodzy. Tu go ulokujemy. Cyk. Dobra. Otoczymy go drogą. I teraz oczywiście rewie trzeba postawić, tak jest, na tyła najlepiej. Kawiarnie obie, znaczy restauracje i kawiarnie. Tak. Okej. Okej. Coming soon, new dishes? Intriguing, intriguing. W sumie to tak. Nie będziemy nazw nadawać, okej. Niech tak będzie. Że co, przystanku nie ma? Żarty wolne. Panie kochany. A teraz magazynu brak, rozumiem. Oczywiście. Cokolwiek pan sobie życzy. Na tyłach musiał magazyn być tego hotelu. Dlaczego nie w sumie? Czemu by nie? To ulepszmy go, żeby obsłużył. Całość. Ulepszmy go do maksimum najlepiej, niech obsługuje. Wiem, że to nie potrzeba, ale pieniądze nie grają roli już w tej chwili. Chociaż trochę grają, bo zaczynam dochód spadać, proszę państwa. Ale troszkę, minimalnie. Nie będziemy się przejmować. Czego brakuje? Klientów czy o co chodzi? Czemu odjeżdżają turyści? Nie rozumiem tego. Brak warunków pracy dla turystów. Dlaczego potrzebujecie do pracy? Już różnorodności chcą. Czy o co chodzi? Przecież każdy ma kawiarnię. Pani, nie marudź. Kurde, no i się wprowadzają szybciej, żeż.
Nie wyprowadzać się. No, wreszcie. Więcej hoteli potrzeba? Naprawdę? O matko. Może jeszcze jeden hotel po prostu postawmy. To tak na kupie będą stała. Co się stało? Co to za rewolty? Dlaczego jesteście niezadowoleni? Herbaty zabrakło. Mogłem się domyślić. Okej. Musimy zażegnać ten problem. Panie, doceniłem siły, jaka tkwi w niezadowoleniu. No nie mogę tak zrobić, widzicie? Musimy to inaczej załatwić, jeszcze inaczej to zrobić. No, kajty. Psujesz. O. No dobra, co my tu mamy? Uprawa siemienia lnianego, nie mogę go jej przesunąć. Trzeba więcej herbaty. Bardzo fajnie, tankowiec zaraz wyślemy. Tankowiec zaraz wyślemy, na razie trzeba... Tu nie ma żywności, żeby herbatę. Dlatego tutaj cierpią. Już rozumiem, dobra, dobra, przywieziemy herbatę, spoko. Dajcie mi tylko pomyśleć. Dobra, to pana poproszę o obsłużenie NBS-y. Chyba tam jest statek nawet. Tak, jest tam statek. Wysłałem coś. Pamiętam. Ładuj szybko herbatę, bo płaczą. Tu też brakuje herbaty. No dobra. Chyba nie mamy wyjścia. Ja wiem, dlaczego tak się stało, bo nie wydałem gazety, proszę państwa. Już teraz wiem. Popsiłem, bo gazetę... Sama się wydała, że tak powiem, a to my mieliśmy ją wypuścić na rynek. Dobra, nic straconego. Dorobimy im na razie hibiskusa i będzie fajnie. I tak mamy dość osadników, żeby to uczynić. Zmieści się? No nie wiem, nie wiem. Czy się zmieści? Tyle musi wystarczyć. Nie mam więcej, przykro. Dobrze, panie, za dużo macie potrzeby konsumpcyjne, po prostu. To z waszej... Z waszego nieumiarkowania się biorą te problemy wszystkie. Zaraz te bunty będziemy musieli stłumić. Mam nadzieję, pokojowo. Po prostu trzeba uprawy zacząć nowe, no rozbudować NBS-ce widzę, bo bez tego się nie obędzie. Tak, no, czułem, że będziemy na nowo powiększać włości, żeby ten sezon turystyczny ogarnąć. Dobra, no to będziemy. Chyba damy radę z tym, prawda? Tankowiec niech już... Jest, świetny. Dobrze, to płyń do Hawany, już pamiętam. Płyń do Hawany od razu. Europa, stolica... 92, tak to nazwijmy. Nie wiem, który to jest już. Madras, oczywiście. Ławność, Hawanie. Na max. I zrzucaj. Oczywiście w stolicy. Oj, przepraszam. No i co? Utworzyłeś szlak? Czy mnie trafi prędzej? Chyba tak. Dobra, naprawione. Świetnie. Jeszcze dwa tankowce tego przypiszemy. A potem sobie okręty towarowe zaczniemy budować. A wracając do NBS-y, proszę państwa, trzeba tu sytuację z herbatą zacząć ogarnąć. Może nawet kolejną osadę założyć. Chociaż chciałbym tego uniknąć, jeśli ma być szczery. Dlatego mamy tyle wpływu, bo gazety jeszcze nie użyliśmy, no tak. A kiedy będzie kolejna gazeta? Zadań w NBS-ie nadal nie chce mi się robić, jak państwo domyślają.
tutaj widzę, zamieszki dalej trwają, niestety. Zaraz dowieziemy herbatę i powinno być ok. Mam nadzieję. Liczbę uczonych bym zmniejszył drastycznie w stolicy, bo już niepotrzebni nam są aż w takich ilościach. Przez to też się gospodarka zaczęła zapadać wszędzie, nie oszukujmy się. Przez ich nieumiarkowanie, które nie zna granic. Musimy sobie materiał załadować w chałupach i wtedy rozbudować pod hibiskusa kolejną wyspę. I nie tylko hibiskusa. Będziemy potrzebowali też sadów, jak mniemam. Zarówno w Nowym Świecie, jak i tutaj, więc może już pomału okręt szykujmy. Dobrze, zrobimy ci tą wieżę. Chodź, tutaj załaduj macy budowane. Czyli teraz turystów już przybyło, już jest okej w tym, tak? The people celebrate your leadership. Bardzo fajnie. Kolejne recepturki zgadłem, żebym się nie nudził. I magazyn też tu damy od razu. I straż pożarną, bo czuję, że mogą być wypadki w tej fabryce. Wszelakie. Okej. No, no, nie jest łatwo, powiem wam. Szampon, czas opracować. Hej, olej kokosowy, cynamon, ciekawe. To chyba żel pod prysznic raczej. I to dla kobiet, niż dla mężczyzn. Tak? Pani bez takiego... Nie wiem, korzystała. Ale mydła potrzeba, proszę państwa. Mydła im potrzeba. Dwa statki na tym kursie pływają, świetne, więcej ropy, mniej zmartwień. Jeszcze jeden tankowiec i wtedy już okręty towarowe wyłącznie. Niech zgadnę, żeby olej kokosowy wytwarzać, trzeba się nabudować znowu. Najpierw wytrzymamy do masy Nowego Świata, tak jak zamierzałem. Dobra, przerzucimy to ręcznie oczywiście. Desek tam powinno być ok, ale na początek coś załadujemy. Zwłaszcza stal, której wiecznie brakuje. Cement, który też może być akurat do sadów, czy pan Bóg jeden wie, do czego tam potrzebny. Dobra, za dużo nawet. Weź jeszcze cementu, dziecko. I płyń. Nowy Świat, tylko na którą wyspę Nowego Świata sobie go wyślemy? O, a załóżmy tutaj, w Jastrzębiej Górze. Nowe miasto i nowe kolonie. Tak proponuję zrobić. Dobra. Płyń. Na dożynki przypomnieliście? Fajnie. Dobra, przybywaj trochę. Wynagrane przez miejsce gastronomiczne. Okej. Okay. Czyli za mało hoteli mieliśmy z tego wynika, proszę państwa. A czy mamy dość dżemu na przykład? Tak, przyrasta nawet dżem. No dobra. Okej. Okay. Jeszcze brakuje ludzi. To jeszcze jeden hotel wypadał. O kurczę. Z tymi turystami to jest sporo zachodu jednak. Wyglądało tak prosto, ale to nie jest prosto. Co, postawimy wieżę już? Najfajniej będzie przy wystawie światowej, na przykład tu. Ale pałac trochę przeszkadza, nie? Można to zmienić zawsze. Chyba można, co? Ile nam brakuje slotów? Oj, dużo, to nie ma sensu tu psuć pałacu w takim razie. Niech sobie stoi. A wieża w takim razie stanie gdzie indziej, proszę państwa. W bardziej reprezentatywnym miejscu. Znaczy tu. Nie no, żartuję. Ale tu już mogłoby stać. Z powodzeniem, myślę. Wokół hotele? Tak, to by było fajne, no. Przy samej atrakcji turystycznej. Tutaj postawmy jej fundament. Postawmy. Dobra, magazyn oczywiście musi być. To trochę poczekacie, bo to dopiero pod fundament jest rzecz. O proszę, ale przyszli podziwiać, proszę podziwiać. Niech się tworzy nowa rzecz, moi drodzy. Potrzeba 1500 turystów, żeby ją budować. Podczas... Okej. Okay. Tak zrobimy. Kiedyś. Obiecuję.
Więcej turystów, proszę państwa. Zdecydowanie więcej turystów nam potrzeba. Proponuję kolejny hotel tutaj wystawić. W samej wieży, z widokiem na wieżę. To będzie ciekawe rozwiązanie. Tu damy lokal kolejny. To się fajnie komponuje, zobaczcie. Rewie oczywiście obok, pamiętam. Przystanek troszkę przesuniemy tu. Tu postawimy rewie. O, nie zmieści się, to trochę dalej przesunę. Jeszcze inaczej to zrobimy, o tak. Tak. Aha. To może niekoniecznie to jest potrzebne. Aha. Dobra, to się połączy ładnie. Oj, naprzeciwko hotelu, nie, bo zasłonisz widok cały na wieżę. Nie psuj wrażenia. To usuniemy. To przesuniemy, to zostawimy i fajnie. To jeszcze tylko kawiarnia będzie potrzebna. Czy to jest kawiarnia? Nie, to była restauracja, to jest kawiarnia. Lokal w lokal tak będziemy stali? Serio? Nie, chyba nie. Ale obok, hehe, już tak. No dobra. Znowu dużo do ogarnięcia, ale jakoś jeszcze dajemy radę, mam nadzieję. Rób pan cokolwiek. A, te homary miały przypłynąć, właśnie. Tu będą homary, jak tylko dotrą. A ty dalej rób pączki. Dobra. Homary miały z NBS-y przypłynąć. Pamiętam, czyli w następnym odcinku zajmiemy się budowlą nie tylko pod hibiskusa upraw, moi drodzy, ale będzie też trzeba założyć nowe kolonie pod homary. Także tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, a za dzisiejszy bardzo wam dziękuję, moi drodzy. No i do usłyszenia w kolejnym, trzymajcie się, pa pa!